Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Ja jak zwykle szykuję z Wami śniadanie. Bardzo chętnie bym Was zaprosiła na śniadanie, ale jeżeli Wy oglądacie vloga rano razem ze mną, to możemy je uszykować wspólnie, prawda? U mnie jak zwykle białkowo-tłuszczowe, bo no takie u mnie sprawdza się najbardziej, żadne słodkie, żadne nic. I dobrze jest, jak jest ciepłe. Jakoś to jest taki must have. I przyszło wierzątko małe. Małe wierzątko jest dzisiaj jakieś bardzo grzeczne. Chodzi, obserwuje, tak, takie zaciekawione wszystkim. Gdzie jest mój nóż? Ulubiony. Nie ma, to weźmiemy drugi ulubiony. I będziemy działać. I tak chodzę cały czas, wącham, mówię, co mi tak ładnie pachnie. A tu mi pachnie olejek z nuksa. Uwielbiam ten olejek do włosów. On po prostu robi taką petardę. Zwłaszcza, nie wiem jak to wiecie, na tych ciemnych włosach, mało farbowanych czy niefarbowanych, ale na tych blondach, takich wiecie, które już dostały trochę od życia, sprawdza się fenomenalnie. Fenomenalnie. No i tak się właśnie zastanawiam, co tu dzisiaj robić z tak pięknie rozpoczętym dniem. Zaraz uciekam do pracy, a później zobaczymy. I tak, szczerze powiedziawszy, to jak nie wiesz, co robić, to możesz już zacząć szykować święta. Prawda? Matka, jak ten czas leci, to jest po prostu szok. No ale faktycznie, co to? Ten tydzień się skończy i zostanie 2 tygodnie. A to zleci nie wiadomo kiedy. No ale mówię, te święta są fajne, bo wiadomo, no też trzeba naszykować, a to nie jest tak, że nic. Ale jakoś tak moje nastawienie do nich jest dużo lepsze. I też nie szykuję nie wiadomo ile, bo to są tylko 2 dni. Matuniu, a ty co tu chciałaś? Ja mam tutaj 2 kromeczki chlebka, 3 plasterki serka halloumi. Oliwki moje ukochane. Uwielbiam je. To są dla mnie najlepsze oliwki, jakie są. I zawsze jak je spotkam, to kupuję kilka puszek. Boże, aż 2 wierzątka do 1 kromki chleba. Jak to tak możliwe? Jak to podzielić? Przepraszam bardzo. Koko sobie tak wybrała miejsce, że cały czas mi tu albo siedzi, albo leży, albo nawet śpi przy koszu. I nie idzie otworzyć kosza, bo przecież królewna śpi, a czasami też szkoda ją budzić. O, Matyldziątko, tu za łóżkiem podrapiemy moją dużą, mądrą dziewczynkę, tak? Moją dużą, mądrą dziewczynkę. Duży, mądry pies. Mati, nie możesz tak oficjalnie żebrać, bo przed Koko zachowujemy jakiekolwiek resztki pozorów. Także ja Ciebie bardzo proszę. Idź na razie. Idź, 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 bo matka musi jajko machnąć. No i znowu poszukiwania octu. Znowu poszukiwania octu. Nie kupowałam, bo znalazłam jeszcze. Wiecie co, ja doszłam do wniosku, że jak ja nagrywam i do Was gadam, to psy chyba myślą, że ja do nich mówię, bo tak na mnie łypią. No nie, no i maleństwo mi się poproszę. Tak na mnie łypią, jakby próbowały mi pokazać, że wiedzą, o co chodzi, widoki. No i potrzebowałabym kokunia z korupki wyrzucić. Chyba nie ma takiej opcji. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj ogarnę, zjem śniadanie. Jeżeli coś jecie, życzę Wam również smacznego, a my widzimy się trochę później. No i cóż, moje śniadanie prezentuje się tak. 2 jajka, oliwki, rzodkiewka, 3 plasterki halloumi, 2 kromeczki chleba z ziarnami. Jeden pies,
Drugi pies, wszyscy czekają. Także uciekamy jeść. I zaraz trzeba się wybierać do pracy. Co zrobić? Trzeba, to trzeba. Miejmy nadzieję, że jakoś szybko nam przeleci. Wrócimy i będziemy działać dalej. Zobaczcie, jaka jest różnica. Chociaż Koko jest malutka, ale i tak już jest ogromna. A tu... Ale mówię, tak jak się maty nie opiekuje, to... To jest po prostu tak opiekuńcza dziewczyna, tak ją pilnuje, tak na dużo jej pozwala i w ogóle, że ja jestem w szoku. Ale i Koko już tak zaczyna, taka bardziej poważniejsza być ostatnie 2-3 dni, to już tak mniej gryzie, taka wiecie już, no fajna się robi, naprawdę fajna dziewczyna. Dobra, bo ja jak zwykle się rozkręcę, a zaraz będę jadła zimne jajka. Tak wracam z pracy, zobaczcie jak mnie witają. No nie idzie wjechać, tu kot, tu nie przywiozłam nowej alpaczki. Na razie nie mam żadnej, wiesz. Mikuła, ja muszę podjechać, wiesz, tam bliżej. No muszę podjechać, dzieciaku. No, musi zabrać pyska. Super, dziękuję bardzo. I takie powitanie, proszę Państwa. Tak, to można wracać z roboty, ale zabieraj tego dzióbka już teraz naprawdę. Uwaga, odjeżdżamy. Uwaga na nogi, żebym nie przejechała. O, a tu następny klaksonisko. Oj, Szafciu idzie, hello! Już dalej jesteś. Dobra, muszę zamknąć to okno, bo... Nie dadzą mi. No nie mam nowej alpaki, nie przywiozłam. Wszyscy zostaliście w domu, no co wy? Czekacie, aż wam dziewczynę przywiozę? O nie, nie czekasz na dziewczynę. No i masz rację. No i masz rację. Siedzę i tak słucham, bo tu leży Koko. I taki burczy w brzuchu. Że normalnie szoki. Tak sobie tutaj usiadłam i słyszę coś tam, tak jakby kapie czy co. A koty w łazience jakąś zakrętkę znalazły i grają tą zakrętką. A czekam, bo robi mi się kawa. U nas dzisiaj był tak piękny dzień, że naprawdę powiem wam, szok. Po prostu szok. Przepięknie, tak cieplutko, fajnie. Już teraz coś widzę, że tak się... zmienia, ale było przepięknie. Już normalnie było czuć wiosnę. Taką prawdziwą, fantastyczną wiosnę. A ja na razie postaram się wypić w spokoju kawę, dopóki się nie obudzi małe, bo to w zasadzie już lada chwila powinna jeść, więc jeszcze chwilę przeciągnę, jak śpi. No i tak, dziewczyny, wczoraj znalazłam. Przeprosiłam się w ogóle wczoraj z moim masażerem do twarzy, bo w ogóle ja sobie go wyciągłam. Poczekajcie, usiądę i zaraz wam wszystko powiem, bo coś mi tu nie idzie. Ja sobie go kupiłam już jakiś czas temu i używałam go, tylko wiecie co? Ja przysięgam na Boga, ja nie wiem, to jest jakaś skleroza, czy co, ale ja nie wiem, gdzie ja go kupiłam. Obszukałam historię zakupów. AliExpress, Shein, Temu, nie ma. On tak jakby widmo, jakbym go nigdzie nie kupiła, po prostu nie ma. Ale powiem wam, że to jest bardzo fajne ustrojstwo, bo nakładacie sobie kremidła, mazidła, co tam używacie. I to ma 15-minutowy program. I tutaj ma kilka możliwości. To jest taki bardzo prosty panel sterowania. Ja nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest białe na białym. To tak, nie ma żadnego wyświetlacza, żadnego niczego, ale tak fajnie działa. Można sobie sterować mocą. Można sobie tu włączacie. Dobrze, ja patrzę, bo ja nie widzę. Włączacie. Plus zwiększacie intensywność masażu, zmniejszacie. A tu są programy, które można zmieniać, bo to jest normalnie czuć takie jakby igiełki nakłuwanie i dla niektórych to może być zbyt mocne,
Więc można sobie zmienić program na jakiś taki inny. Fajnie jest sobie codziennie coś innego robić. I to, no nie chcę teraz nakładać, bo. Czekajcie, ja tak nałożę. Bo jeszcze mam makijaż. Ale w każdym razie to przykładacie tak tutaj do owalu twarzy. I naprawdę to jest takie coś fajnego. Ja sobie to naładowałam, wczoraj sobie to już położyłam na kanapie, bo ja tak ładowałam, chowałam do szafki, a wiecie, już wieczorem zapominałam o tym, a teraz sobie to położyłam na kanapie, jak sobie wyjdę z łazienki, już sobie wszystko ponakładam, wtedy sobie leżę i się masuję. I znalazłam dla Was coś bardzo podobnego, wrzuciłam Wam do tego link, tylko że tamto właśnie jest chyba z wyświetlaczem, że jeszcze takie bardziej rozbudowane, zbajerowane, a ja właśnie to mam sprzęt widmo, ale działa, ładuje się i powiem Wam, że fajne takie cacko, bo w życiu bym nie zrobiła normalnie takiego 15-minutowego masażu manualnego rękoma. Nie zrobiłabym, po prostu nie mam na to czasu, nie mam na to siły, zawsze mam te ręce czymś zajęte, a tak sobie to zakładam, leżę, przeglądam iPada, czy tam coś na telefonie robię, a masaż się robi. A ten owal twarzy to już wiecie, no w pewnym wieku to grawitacji nie oszukasz, więc warto to troszeczkę wspomóc. Dlatego też wrzucam Wam link do bardzo podobnego urządzenia, bo to nie jest to samo, ale z tego co poczytałam, bardzo podobnie działa. Dorzucam Wam też link do SPF-u, mojego ulubionego. Mój ulubiony to jest bez zmian od lat, holika, holika. Czasami jeszcze używam z Revoxa, ale on jest taki, wiecie, jakbym nie miała tego holika, to wzięłabym Revox, ale wolę ten holika. Dla mnie jest nieszczypiący w oczy, delikatny, w ogóle niewyczuwalny i w ogóle nie zachowuje się jak SPF, a no, SPF-u powinno się używać cały rok. To jest druga sprawa, ale już jak zaczną się takie dni, wiecie, bardziej słoneczne, warto ten krem na dzióbku mieć, prawda? Dobra, idę sobie przyniosę kawę. Zaraz pralka skończy. I będzie action. I będzie action. Powiem Wam, że takiego miałam powera, jak była ta piękna słoneczna pogoda, ale już coś słoneczko zaszło i mój power troszkę też. Patrzę, bo koń biega, a Matylda stoi i z koniem razem biega. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, czekajcie. Teraz Mati stoi i szczeka. I koń stanął, a tak koń biegł, Matylda. O, patrzcie. Co to jakieś końskie zaloty? I Mati tak z nim razem biegała. Mati zwiało. Idę ją wpuścić do domu, bo już idę, Matuniu, cię ratować. Maci, gdzie tam? Halo. Zobaczcie, jakie wymęczone. Mati to jest po prostu wymęczona, bo ona dzisiaj co chwilę odczytywała SMS-y i napisywała SMS-y do swoich amantów, a mała tak pedałowała za nią, że mała to już jest w ogóle KO. Już przed samochodem to już miała taki długi język, że już biedna nie miała siły. Więc teraz mam chwilę spokoju, a Mati ziapie, bo zabrałam ją do domu, nie pozwoliłam jej po strumyku poganiać, bo już zimno, znaczy, no to chłodno, ale zaraz. Matyś,
Boże, jaki ty masz długi język. Ależ wymęczone. Tak fajnie wymęczone, co? Teraz można się położyć i pospać trochę. A ja co będę robić, to się zaraz okaże. Też się fajnie dotleniłam, także super, bardzo dobrze, bo tak się zastanawiałam, czy jechać dzisiaj na ten spacer, bo jeszcze miałam sporo rzeczy do zrobienia, ale wczoraj odpuściliśmy, to dzisiaj musiało być koniecznie. Znowu mam jakiś tyły z piciem wody. Mówię, ekstra jest ten kubek, bo on ma 700 ml. I tak, trzy kubki, dwa z tą. Wiadomo, że jest, tu jest pojemność litra, więc Mati, idź się połóż, bo odpoczywaj trochę, dziewczyno. Ja wyciągnęłam z suszarki dywaniki, ręczniki i tak właśnie mówię, poskładam, bo zaraz muszę wstawić następne. Ale pięknie pachnie. Już mi wszystko z rąk leci, ale nawet się nie rozwaliło za bardzo. Ja mówię, z tym praniem to jest Armagedon. Czekajcie, bo tu to pójdzie. A dobra, zostawię sobie na wierzchu. Już tak nie lubię składać tego prania, chociaż no ja cały czas mówię, że ja nie składam, ja rozwieszam na wieszaki. Ale to i tak jest taka syzyfowa praca. Tego prania jest bez przerwy. Po prostu bez przerwy. Hej, to jest Matyldy ręcznik. Pewnie, że to Matyldy. Ale pozbierałam. Przynajmniej się wyprał. Jak nie próbowałyście jeszcze, dziewczyny, wypłukajcie sobie. Chociaż wy wszystkie, chyba że jest ktoś nowy, bo moje stałe dziewczyny wiedzą, że niczym się tak nie zmiękczy ręczników jak octem. Nie śmierdzi. Naprawdę nie śmierdzi. Więc jeżeli jeszcze nie znałyście, a jeżeli się boicie, to sobie dolejcie trochę octu i trochę płynu. A jeżeli się nie boicie, to idźcie na całość, dajcie tylko ocet i zobaczycie, że też w ogóle to pranie nie śmierdzi octem. A tak jak zmiękcza ręczniki i to wszystko, to jest bajeczka. A ja się w dalszym ciągu zastanawiam, co tu jutro gotować na obiad. I powiem wam, że zaraz muszę iść pogrzebać. Mam jeszcze trochę rosołu. No to może jakaś zupka będzie. Ale samą zupką to ja tutaj towarzystwa nie opykam. I tak się właśnie zastanawiam, co na drugie danie. I nie wiem, ale takiego mam smaka na rybę. No ale nie mam ryby. Jak się kółko się zamyka. Ale właśnie muszę, jak będę w sklepie, to kupić rybę, bo już tak bym zjadła właśnie, a najchętniej to rybkę ze szpinakiem. Bym ją najpierw usmażyła, a potem jeszcze obłożyła szpinakiem, posypała fetą albo mozzarellą i zapiekła chwilę w piekarniku. I nawet bez ziemniaków, bez niczego, nawet sama taka rybka. No albo standardowy obiad, ziemniaki, rybka i kapucha kiszona. No tak za mną kwaśne ostatnio chodzi, że nie macie pojęcia. No nie macie pojęcia, po prostu. I to jakaś najlepiej kapucha kiszona, surówka kiszona, ogórki korniszone, takie rzeczy. Oj, maleństwo jest nieżywe, nie ma siły, wymęczyło się na pacerku jak ta lala. Moi drodzy, idę poroznosić pranie, dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam was do linków zamieszczonych w opisie zajrzeć. Może jest tam coś, czego akurat w danym momencie poszukujecie. Także proszę, korzystajcie.
Zachęcam też do zaglądania codziennie do tych linków dodanych pod filmem, ponieważ one będą się zmieniać w zależności od treści filmów, w zależności od tego, co akurat kupuję, czy co uważam za godne polecenia. Bo pamiętajcie, że są tam tylko rzeczy takie, które ja uważam jako godne bycia na tej liście. Nie mam na tej liście niczego, czego nie sprawdziłam, albo co jest jakieś według mnie wątpliwe. Także pięknie Wam dziękuję, widzimy się jutro. Cześć, pa!